Zapowiada się ciekawy weekend, czyli lato w mieście. Zapraszamy gorąco do Jeleniej Góry, tutaj do centrum, na rynek, a jeżeli w niedzielę, to zapraszamy do Cieplic. Nasz kolejny wakacyjny cel, zamek księcia Henryka. Jesteśmy z Ciebie bardzo zadowoleni i z widoków, które nam wynagrodziły ten trud. Warto się pospieszyć i złożyć wniosek. To pierwszy, ten lepszy, ponieważ przy wykorzystaniu całej puli, no niestety środki zostaną wyczerpane. Dzień dobry Państwu, jest 24 lipca, piątek, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Coraz więcej wniosków przyjmowanych jest w ramach programu Moja Woda. Mieszkańcy mają także sporo pytań, na co konkretnie można wykorzystać dotacje. W związku z tym mamy kilka ważnych wskazówek dla Państwa. Kosztem kwalifikowanym, czyli tym, na co można otrzymać dotację, to jest wszystko, co jest poza rynną, poza spustem, najprościej. Więc mogą być to zbiorniki naziemne, podziemne, mogą być to systemy rozprowadzania wody. Natomiast wszystko to, co jest poza rynną, bo często mamy pytania, czy jeżeli sobie założę rynny na dachu, to czy rynny są kosztem? Nie, nie są. Wszystko poza spustem, poza rynną jest kosztem kwalifikowanym. Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł. Program Moja Woda przewidziany jest do 2024 roku. Jednak wniosków jest coraz więcej, w związku z tym warto się pospieszyć. Mamy złożonych 550 wniosków. Pula, którą fundusz przeznaczył na realizację tego programu, to jest 5 300 000. I tutaj warto podkreślić fakt, że tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ przy wykorzystaniu całej puli, no niestety środki zostaną wyczerpane i program zostanie prawdopodobnie zakończony. Jeżeli ktoś złożył wniosek z programu Czyste Powietrze, to może również aplikować do programu Moja Woda i też ma doświadczenie, bo te wnioski są bardzo podobne, także wypełnienie wniosku Mojej Wody to już będzie naprawdę drobnostka. Beneficjentami programu Moja Woda mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy, której członkowie są podejrzani o przestępstwa narkotykowe. Śledczy wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania, podczas których zlikwidowali ogromną plantację konopi. Nielegalna oprawa znajdowała się na terenie prywatnej posesji w powiecie lwóweckim. Podczas akcji zatrzymano podejrzanego, któremu przedstawiono zarzuty, a następnie tymczasowo aresztowano. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie internetowej Przeglądu Lubańskiego. Trwa lato w mieście 2020. Jaki film będzie wyświetlany dziś pod chmurką? Kto wystąpi w sobotę na Placu Ratuszowym? Co będzie się działo w Cieplicach w najbliższą niedzielę? Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w imprezach proponowanych przez miasto Jelenia Góra. Lato w mieście to letnie kino plenerowe. Każdy piątek lipca i sierpnia, Plac Ratuszowy godzina 21, koncerty pod ratuszem, każda sobota lipca i sierpnia godzina 19, kino plenerowe o 21, pod chmurką będzie film. A jaki? Dziś na Placu Ratuszowym o godzinie 21 wyświetlany będzie film pod tytułem Tony Erdman. To zabawna i wzruszająca historia, która szybko stała się światowym hitem. Kto wie, może się skusimy. Relaks, leżak. Tak. Czyli przyjdziecie? Tak, oczywiście. No, właśnie przyjechaliśmy dopiero i nawet nie wiemy, co tu się będzie działo. Z wielką przyjemnością, ale jesteśmy w Karpaczu, w związku z tym chyba dzisiaj nie przyjedziemy. No, może jutro na kabaret Paka tutaj w centrum. A o której godzinie? O 19. Członkowie kabaretu Paka zapowiedzieli, że zapakują na swój występ najlepsze i najnowsze skecze i piosenki.
A lato w mieście to także cieplickie koncerty organowe, fajfy cieplickie, także spacery po cieplicach i Jeleniej Górze. Zapraszamy na koncerty promenadowe, bądź też na sztuki w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Także zapraszamy gorąco do Jeleniej Góry, tutaj do centrum, na rynek, a jeżeli w niedzielę, to zapraszamy do cieplic tam. Te wszystkie koncerty, te wszystkie i dla kuracjuszy, i dla mieszkańców Jeleniej Góry są realizowane. W Cieplicach także w najbliższą niedzielę rozpocznie się skok w blok. Naprawdę warto być w Cieplicach, bo wystartuje on na osiedlu 20-lecia, 26 lipca. W niedzielę. W Cieplicach będzie przez cały tydzień. No, skok w blok. Ja myślę, wnuki często korzystają ze skoku w blok. Warto prześledzić cały kalendarz skoku w blok. Organizatorzy zaplanowali naprawdę moc atrakcji. Także w niedzielę w Kościele Zbawiciela w Cieplicach odbędzie się koncert w ramach 18 cieplickich koncertów organowych. Start godzina 19:15. Na www.jeleniagora.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące wspomnianych wydarzeń. W wakacje staramy się zachęcać Państwa do pieszych i rowerowych wędrówek. Nasz dzisiejszy cel to Zamek Księcia Henryka. W drodze do Zamku Księcia Henryka pytaliśmy tych, którzy już go zdobyli, czy warto pokonać tę trasę. Chociaż mam lęk wysokości, to się cieszę, że tam weszłem, bo ładne widoki. Co stamtąd widać? Całą panoramę. Jelenią. Czyli widok przepiękny. No. I jezioro widać i tam znaczy, też... To jest chyba jakiś akwen, nie wiem. A tam widać te jezioro. Warto zobaczyć. No. Skąd przyjechali Państwo? Z Lubania. Tę neogotycką budowlę wzniesiono na górze Grodna w 1806 roku jako schronienie dla myśliwych i punkt widokowy. Powstał on z kamienia i cegły. Z jego szczytu rozpościera się przepiękny widok na tutejszy zbiornik i całe pasmo gór. Warto było wejść, tak, troszkę upocenie, ale daliśmy radę. My biorąc pod uwagę to, że rzadko mamy do czynienia z taką wysokością, to... Jesteśmy z Ciebie bardzo zadowoleni i z widoków, które nam wynagrodziły ten trud. To także świetny plener do zdjęć. Widok na Karkonosze i Zalew Sosnówka jest niepowtarzalny. Dotrzeć tu można kilkoma szlakami. My wybraliśmy drogę rozpoczynającą się w Sosnówce Dolnej. Trasa jest naprawdę dobrze oznakowana. Po drodze spotkaliśmy turystów z różnych stron Polski, między innymi z Oświęcimia. Bardzo nam się podobało. Jestem z Wielkopolski, z miasta Kłodawy. Dlaczego akurat Zamek Henryka? No akurat po drodze zwiedziliśmy jeden zamek i po drodze wjechaliśmy na ten. Renowację tego obiektu dofinansowano decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Kinolot zaprasza na kolejne seanse od 24 do 28 lipca. Wyświetlane będą tam dwa tytuły. Ksiądz Boniecki, polska propozycja oraz Jak być dobrą żoną, to z kolei francuska produkcja. Szczegóły dotyczące projekcji filmów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kinomyślniklot.pl. W kinie Helios od dziś oglądać można m.in. przygody Scooby-Doo. Ta pozycja dedykowana jest całej rodzinie. Kolejna premiera to Polowanie, amerykański film akcji. Do zobaczenia jest także cała gama innych tytułów. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.helios.pl. A ja żegnam się z Państwem, życząc wspaniałego weekendu. Do zobaczenia.